Dzisiejszym prosto z Płońska. Modernizacja dróg osiedlowych, mieszkania na wynajem przy ulicy Padlewskiego, rewitalizacja mieszkań na rynku oraz przetarg na budowę stadionu. Trwają prace modernizacyjne na ulicach osiedlowych. Prace obejmują odcinki ulic Piaskowej, Szczęśliwej, Handlowej, Targowej, Magnolii i fragmenty ulic na osiedlu między ulicy Targowej a Rynkiem. Trwają prace przy budowie dróg osiedlowych, bardzo oczekiwane. Na części z tych dróg są to pierwsze takie kompleksowe utwardzenia ulic. Środki pozyskaliśmy w wysokości 8 milionów złotych z Polskiego Ładu, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach tak zwanego POŚiU na budowę kanalizacji deszczowej oraz środki własne. Ulice są kompletnie uzbrojone. Zgodnie ze standardem, jaki wprowadziliśmy w mieście Płońsku, wykonywane są z kostki brukowej. Odchodzimy od asfaltu tam, gdzie to jest możliwe. Mieszkańcy od dawna oczekiwali na modernizację ulic. Burmistrz miasta ogłosił datę zakończenia remontu. Przewidujemy zakończenie w ciągu miesiąca prac i oddanie już ulic w pełni wykończonych mieszkańcom, którzy długo czekali na to, żeby mieć w pełni utwardzone ulice. Takie inwestycje poprawią bezpieczeństwo i zwiększą efektywność transportu. To krok do podniesienia atrakcyjności tej części miasta. Dodatkowo nowe nawierzchnie i chodniki poprawią jakość życia mieszkańców. Blok przy ulicy Padlewskiego powstaje w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Zadaniem spółki jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a posiadają zdolność czynszową. W Płońsku przy ulicy Padlewskiego budujemy pierwszy na Mazowszu blok z mieszkaniami na wynajem w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Wartość bloku około 13,5 miliona złotych. Termin wykonania do końca roku 2024. Około 2/3 środków to są środki preferencyjne, dotacyjne i na bardzo dobrych warunkach udzielone kredyty. Mieszkania, jak już powiedziałem, na wynajem po powierzchni od 30 do 50 metrów kwadratowych. 40 mieszkań, z których większość już jest, większość przyszłych najemców podpisała już umowy ze spółką i cieszę się bardzo, że to jest pierwszy blok na Mazowszu w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej budowy mieszkań na wynajem i pierwszy oczywiście również w Płońsku i że będzie początkiem dalszej budowy mieszkań na wynajem w naszym mieście i cieszę się, że zaczynamy w Płońsku. Mieszkania o ekonomicznym czynszu są bardziej przystępne cenowo dla osób o niższych zarobkach, dzięki temu pozwoli im to na mieszkanie w komfortowych warunkach. To doskonała okazja do oszczędności i stabilizacji finansowej. Urząd Miasta Płońska nie zapomniał o rynku i zapowiedział o planach rewitalizacyjnych kamienic. Koniecznością będzie przebudowa klatek schodowych wraz z innymi pracami remontowymi. Przystępujemy do kolejnego etapu rewitalizacji rynku płońskiego. Ten etap obejmował będzie rewitalizację kamienic położonych przy rynku, a także przy ulicy Zduńskiej. Obejmie wszystkie miejskie kamienice i poddamy je rewitalizacji ze środków unijnych w ramach programu gminnego programu rewitalizacji. Przystąpiliśmy do wykonywania dokumentacji koniecznej do tego, żeby złożyć wnioski o środki unijne, a później uzyskać pozwolenie na budowę. Kamienice są w bardzo złym stanie technicznym, nie spełniają wymogów, jakie obowiązują wedle współczesnego prawa. Nowe życie zyska 5 kamienic. Burmistrz zapewnia, że zostanie zachowany wygląd kamienic sprzed 150 lat, tylko w odświeżonej formie. Prace remontowe rozpoczną się najwcześniej pod koniec 2024 roku. Ruszył przetarg dotyczący modernizacji stadionu. Co zostanie wyremontowane i kiedy rozpoczną się prace, o tym opowiedział włodarz miasta. Miasto Płońsk ogłosiło przetarg na budowę nowego stadionu w miejsce starego. Łącznie powierzchnia tej nowej zabudowy sięga prawie 3 hektarów powierzchni. Będzie to stadion dwufunkcyjny, lekkoatletyczny, wbudowany w ramach inwestycji ważnych dla polskiego sportu oraz stadion z boiskiem dla piłki nożnej. Stadion będzie oświetlony, wyposażony w nowoczesne urządzenia do nawilżania, do
utrzymania właściwej temperatury, no, urządzenia pomiarowe, 1000 miejsc skrytych na widowni plus trybuny odkryte. I spodziewamy się, że w ciągu 1,5 roku od rozpoczęcia budowy, czyli w roku 2025, powinna być ta budowa zakończona. Miasto uzyskało 42 miliony dofinansowania. W części to są pieniądze z Ministerstwa Sportu i z Ładu Polskiego oraz udział własny około 6 milionów złotych potrzebny do montażu tego projektu. Liczymy, że w ciągu miesiąca przetarg zostanie rozstrzygnięty. Ogłosimy, kto jest zwycięzcą przetargu, podpiszemy umowę i będzie można rozpoczynać prace budowlane. Ta inwestycja pozwoli na zorganizowanie wielkich sportowych rozgrywek. To okazja do rozwoju Płońska w sektorze sportowym. Płońszczanie już pod koniec 2025 roku skorzystają z wyremontowanego stadionu.